Cześć, z tej strony Anka z kanału Szary Blasa. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać papiery, które mam w wersji przedsprzedażowej. Jeszcze są to papiery Smallwinkles Shop, kolekcja My Little Blue World. Papiery, z tego co wiem, niedługo pojawią się w sklepach. Ja dostałam wersję przedsprzedażową. Ewunia, dziękuję Ci bardzo za te papiery. Zanim je potnę, chciałabym Wam pokazać, jak wyglądają te papiery. Mam nadzieję, że będziecie nimi zachwyceni tak samo jak ja. Papiery powstały zarówno w wersji chłopięcej, którą mamy przed sobą, jak i dziewczęcej. Mam obydwie, więc pokażę Wam obydwie wersje. Standardowo mamy 14 papierów w formacie 29x29 plus 15 arkusz na okładce. I do tego mamy 15 pasków czystych papierów, takich gładkich, w formacie 29x12. Są to standardowe zestawy Smallwinkles Shop. Przejdźmy do... Z tej kolekcji właśnie będę robiła album chłopięcy na roczek. Przejdźmy w takim razie do oglądania. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni i że dobrze wszystko Wam pokażę. Więc przekręcamy. Okładkę też możemy wykorzystać, tą część. Fantastycznie wychodzi w użytkowaniu. Zaczynamy. Tutaj mamy niebieski. Jak za chwilę wrócicie, ja spróbuję Wam zrobić odrobinę lepsze światło. O, myślę, że teraz widać znacznie lepiej. Pierwszy arkusz jest to nasza okładka. Mamy niebieski, jest to niebieski taki przytłumiony, nie jest to taki bardzo intensywny niebieski, niemniej nie jest to też taki bardzo jasny niebieski. I agraweczki, które kojarzą się zawsze z dziećmi, więc jestem ciekawa, jak Wam się będą podobały. Kolejny arkusz, jest to piękny arkusz. Wszystkie arkusze są praktycznie jednolite, nie mają żadnych dodatków po bokach, udziwnień. Fantastycznie się sprawdzą jako arkusze bazowe do albumów, do boksów, czy do innych różnych tego typu rzeczy. Tu mamy kolejny arkusz. Również niebieski. Jak widzieliście na okładce, kolekcja jest taka niebiesko-beżowo-kremowa. Fantastyczna. Tu mamy kolejną. Kurczę, coś mi słabo widać. Nie bardzo wiem, jak to zmienić, żebyście dobrze widzieli kolory. Nie, jednak widać. Po prostu pod innym kątem patrzyłam na ekran. Kolejny arkusz jest beżowy, są to takie wzory kwiatuszkowe. Jest to taki ciemny beż. Ja uwielbiam pracować nad papierach Ewy. Mam nadzieję, że Wy również. Przechodzimy do kolejnego arkusza. Tutaj mamy niebieski jasny, niebieski ciemny. Ja już wiem, że fantastycznie się sprawdzą w moim albumie dziecięcym. Tutaj mamy taki bardzo jasny, beżowy, taki przybrudzony biały. Trudno jest mi tak naprawdę powiedzieć, jaki to jest kolor. Więc spróbuję Wam to jak najlepiej pokazać. Ciężko mi jest tak naprawdę określić i pokazać Wam, ponieważ nie chce ze mną dzisiaj współpracować telefon. Zmienia mi jakoś odrobinę te kolory. Więc i przechodzimy do kolejnego arkusza. Kolejny arkusz, są to kropy na takim właśnie beżowym, prawie praktycznie identycznym tle jak w tym pierwszym. Teraz Wam to spróbuję przybliżyć. Kolor tła jest identyczny. Natomiast mamy ciemno-niebieskie kropy.
Nie są to ani drobniutkie krupeczki, ani ogromne grochy. Myślę, że kolekcja fantastycznie się nadaje do albumów dziecięcych, ale nie tylko. Powiem Wam, że dzisiaj nawet się zastanowiłam, czy nie zrobić jakiegoś projektu komunijnego, jeśli zostanie mi trochę papieru, przynajmniej tych niebieskich niektórych, bo myślę, że fantastycznie się też nada. Tutaj mamy krateczkę niebieską. Spróbuję Wam wpuścić jeszcze troszkę więcej światła, żebyście widzieli. Zaraz zobaczę, czy to się uda. Jak to będzie się przedstawiało na jakość odbioru kolorów. Wrócimy do tej niebieskiej. Nie wiem, czy to nam coś zmieniło, czy nie. Kolejny arkusz to są te same praktycznie agrafki, które były na okładce, natomiast w odcieniu beżowym. Tutaj mamy piękne kwiaty. To jest właśnie też jeden z tych arkuszy, który jeśli nie wykorzystam, chociaż w to wątpię, do albumu, to będzie się świetnie nadawał do projektu komunijnego lub jakiegokolwiek innego. Jasno-beżowy. Gdzie co? Teraz powstały Wam jakieś mega cienie. Przepraszam Was bardzo, ale dzisiaj nagrywam naprawdę w warunkach polowych. Nie mogłam się w żaden sposób ustawić ze statywem, żeby nagrywać normalnie. Jakieś dziwne światło mi tu dochodzi. Ten papier kolejny, arkusz, jest to taki, on wygląda, patrząc na niego, on wygląda jakby był wytłaczany, nie jest wytłaczany, to jest taki nadruk, jest zupełnie gładki, jak wszystkie papiery. Kolejny mamy jasno-niebieski, który też wygląda jakby był wytłaczany, a nie jest, ja Wam spróbuję zrobić troszkę zbliżenie, będzie lepiej widać, jak zrobimy takie zbliżenie. I kolejny papier, który też strasznie mi się podoba. Jest to papier wręcz nawet brązowo, niebiesko, zielono, szary. Tu też spróbuję Wam zrobić zbliżenie. Papiery są naprawdę śliczne. Tutaj mamy jasny szary, taki bardzo jasny niebieski, biały przybrudzony niebieskim. Linie zrobione z kropeczek niebieskie, jasno-niebieskie. Wygląda to tak. Papiery są naprawdę cudowne, ja jestem nimi zachwycona. Kolejny papier. Ten wzór powtarza się już po raz kolejny, natomiast znowu są inne kolory na tym wzorze. Mieliśmy taki jasno-beżowy z ciemno-niebieskimi kropami. Teraz mamy ciemno-beżowy z jasno-beżowymi kropeczkami. I ostatni duży arkusz, który jest naprawdę cudowny. I to jest chyba jedyny arkusz, który ma jakby... Tak dużo się na nim dzieje. Zobaczcie sami, jest to właśnie znowu taki biały, przybrudzony niebieskim. I na tym mamy najróżniejsze napisy i gadżety związane z dziećmi. Nasz mały chłopczyk, jesteś dla nas całym światem. Nasz największy skarb, sama słodycz. Witaj maluszku, kocham na zawsze, kocham zawsze na zawsze i cała masa innych cudownych słów,
Do dzieci wózeczki, grzechotki, stópki, śliniaczki. Co tylko się kojarzy z dziećmi. Naprawdę fantastyczne. Przechodzimy do mniejszych kart. Mniejsze karty są jednolite, jak już mówiłam. Są tak naprawdę w trzech odcieniach. Jest jasny beżowy. Tych mamy 5. Wydaje mi się, że każdego odcienia jakby jest po 5. Te są w miarę jednakowe, te papiery. One się jakoś bardzo nie różnią tonacją. Nawet jeśli się różnią, to jest to tak minimalne, że można je śmiało wykorzystać nawet do oklejenia ścianek boksów. Mają 12 cm, więc na ściankę boksa śmiało wystarczą. Lub nawet użyć do oklejenia mat na zdjęcia. Przy zdjęciach 10x15 wystarczają, no przy zdjęciach większych już niekoniecznie, mniejszych również wystarczają. To jest 5 papierów jasno-beżowych. Kolejne 5 papierów ciemno-beżowych. A nawet chyba 4, nie 5. Tak. Są 4 jasno-beżowe papiery. Tak naprawdę te papiery, te dwa są w bardzo podobnej tonacji. Kolejne dwa już są zupełnie inne, ale również można wykorzystać do wielu różnych projektów. I papiery niebieskie, jest ich raz, dwa. Raz, dwa, trzy, sześć. I te papiery też są. Dwa są w jednej tonacji. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj. Dwa kolejne są w podobnej tonacji. I te dwa są w ciemniejszej tonacji. Nie są to dwa identyczne papiery. Ale ja Wam spróbuję zaraz zrobić zbliżenie. Będzie, myślę, lepiej widać. Te też zastanawiałam się właśnie, patrząc na te papiery, zaczęłam myśleć o projektach komunijnych dla chłopców, na te paseczki właśnie. Później dopiero okazało się, że właściwie to większość papieru jest do wykorzystania. W zestawie, który dostałam, są również dwa wąskie paseczki z dodatkami. Mamy tutaj wstążkę. To naprawdę wygląda jak wstążka. Nie wiem, czy uda mi się to pokazać. To naprawdę wygląda jak wstążka. Nadruk ma taki wstążkowy, tak jakby to była wstążka taka bawełniana, z nadrukiem kwiatów, które nam się powtarzały na dużym arkuszu. Piękny słonik na szczęście. Te, akurat ta część kojarzy mi się ewidentnie z uzupełnianiem boksa. Są kwadratowe elementy. Zaraz Wam nawet powiem, jak duże są te elementy. Około 9 cm mają te kwadraty. Tak. Te większe kwadraty mają około 9 cm. Te malutkie mają 6. Fantastycznie się wkomponują w boks. Mamy 3 takie elementy na kartce. Kolejny wąski pasek, który jest, jest paskiem z kółeczkami, z miesiącami kolejnymi. Jest 12 kółeczek. I tutaj znowu mamy dwie papierowe wstążki zrobione. One też mają nadruk taki. Ja Wam to za chwilę spróbuję pokazać. One też mają nadruk taki jak by były z wstążki. I tutaj mamy krateczkę. Ta krateczka, chyba taka krateczka się nie pokazywała tam. A szkoda, bo jest fajna. Ewa, musisz pomyśleć nad tym jeszcze.
Mam nadzieję, że na mnie nie nakrzyczysz. I do tego dostałam jeszcze dwa duże arkusze z elementami do wycinania, z... Boże, jak to się nazywało? Z kartami gotowymi. Moja pierwsza kąpiel, data i wiek. Moja pierwsza kąpiel. Moja pierwsza wizyta u fryzjera, mój pierwszy ząbek, moje pierwsze kroki, moja pierwsza przespana noc i mój pierwszy obiadek. Do tego mamy dwie piękne niebieskie sówki, misiaka, statek, jak to dla chłopaka przystało, śliniaczek, niebieski z serduchem i elementy kwiatowe do powycinania. Na drugiej takiej karcie mamy klocki ABC, które się powtarzają dwa razy. Jest ciemno-niebieski, jasno-niebieski i ciemno-beżowy. Dwie butelki, trzy piękne niebieskie słonie, trzy guziczki. Witaj na świecie, momenty i wspomnienia. Mamy dwa takie, nie wiem, tagusie, banerki, etykietki, jak będziecie chcieli, to sobie ponazwiecie. Niebieski wózeczek, dwie grzechotki. Do tego mamy banerek taki, nasze słodkie maleństwo. Dwie piękne, ja Wam spróbuję je jeszcze przybliżyć, dwie piękne kokardy w odcieniach kolekcji. Do tego mamy jeszcze takie malutkie banerki. Myślę, że fajnie mogą się sprawdzić na przykład przy zdjęciach na dopisywanie dat lub cokolwiek w tym stylu. I dwie karty jeszcze mamy, nasze specjalne chwile warte zapamiętania z kwiatuchem. I specjalne wspomnienia, każda chwila jest specjalna, z butelką. To byłaby kolekcja chłopięca. Mam nadzieję, że macie siłę i chcecie zobaczyć jeszcze kolekcję dziewczęcą. Więc zostawię sobie tylko okładkę od kolekcji chłopięcej. To pokażę Wam, jak prezentuje się kolekcja dziewczęca. To prawie taka sama kolekcja. Różni się tak naprawdę kolorystyką, ponieważ wzory, które są, są dokładnie takie same. Zobaczcie. Wzory są dokładnie takie same, one się powtarzają. Mamy tylko inną kolorystykę. W kolekcji chłopięcej była to kolorystyka niebiesko-beżowo-kremowa. Tutaj kolor niebieski mamy zastąpiony różem, więc mamy różowo-niebiesko-kremową. Nie mamy beżu, który jest ciemny, jest zarezerwowany w tych kolekcjach dla chłopców. Przechodzimy do oglądania tej kolekcji. Więc i tutaj dokładnie nawet mam te same dodatki, które są w tamtej kolekcji. Przekręcamy stronę, okładkę. Tutaj mamy tak jak na tamtym, z tym, że tam mieliśmy chyba niebieskie, tu mamy różowe agrafki. Przechodzimy do kolejnych kart. Ciemno-jasno-różowe. Kurczę, jak strasznie mi przekłamuje i traci ostrość. Dobra, mamy ciemno i jasno-różowe. Jasno-różowe. Takie elementy.
Tam mieliśmy wersję niebieską, tutaj mamy wersję różową tego papieru. I dokładnie te same napisy, ale w wersji niebiesko-różowej. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. A tak, wersja tamta była beżowo-niebieska. Już sobie sprawdziłam. Kolejny. Tu mamy niebieski, jasno-niebieski motyw. Ten arkusz chyba się powtarza z tamtego zestawu. Tutaj mamy jasno-beżowe tło i różowe kropeczki. Różowa krateczka dla odmiany. Różowy, jak wiadomo, można wykorzystać dla projektu dziecięcego, komunijnego bądź jakiegokolwiek innego. Tutaj mamy takie kwiatuchy różowe. Mam wrażenie, że troszkę przekłamuje mi telefon i one są ciut jaśniejsze niż widać na telefonie. Więc tutaj mamy jasno-niebieskie agrafki na kolejnym. Kolejny arkusz też się powtarza, jest identyczny jak w kolekcji chłopięcej, ale są to tak neutralne kolory, że fantastycznie się komponują z jedną i z drugą kolekcją. Tutaj mamy te paseczki kropkowe, tylko w wersji różowej. Tu też mamy różową wersję tego wzoru. Właśnie mój telefon buntuje się, jeśli chodzi o kolory. Nie wiem, czy to w ogóle widać, że to jest taki jasny, pudrowy, brudny róż. Nawet może nie brudny, taki jasny, pudrowy róż. Troszkę mi... Zaraz Wam spróbuję jeszcze jedną rzecz zrobić. Ciekawe, czy mi się uda. Aha, nie uda mi się. Myślałam, że włączę latarkę, to troszkę będziecie lepiej widzieć. Będę miała inaczej doświetlone. Muszę pomyśleć nad jakimś doświetleniem w takich ekstremalnych sytuacjach. Tutaj też jeden z moich ulubionych arkuszy tej kolekcji. Wiatraczki. Trudno powiedzieć, czy to wiatraczki, natomiast mi się kojarzą z wiatraczkami ewidentnie. Mamy tutaj w wersji róż. I na jasno-niebieskim tle kropeczki jasno-beżowe. To są duże arkusze. Małych arkuszy też 6x15. Mamy 5 arkuszy różowych, które też w pewnym sensie nam się powielają, tak jak te niebieskie. Te dwa i te dwa są podobne. No i dwa różowe, troszkę ciemniejsze. Kolejne są to arkusze takie niebieskawe. Właściwie to trzy mamy takie arkusze niebieskawe. Te dwa się trochę też różnią od siebie, one nie są identyczne. I kolejne arkusze to już są arkusze takie jasno-beżowe. One są prawie wszystkie identyczne, więc też fantastycznie się nadadzą do oklejania boksów i tego typu różnych rzeczy, nie tylko do albumów. I jeden troszkę ciemniejszy, beżowy. Mam wrażenie, że moje światło gdzieś po prostu uciekło w nieznane. Tutaj też mamy arkusze z elementami do wycinania, dokładnie identycznie rozłożone, identyczne napisy mamy, tylko wersję różową. Ja na chwilę przestanę gadać, żebyście się mogli skupić i sobie nawet sami odrobinę poczytać. Tutaj też mamy łódeczkę różową.
kwiaty, dokładnie wszystko tak jak w tamtej w wersji chłopięcej. I tutaj też mamy dwa małe arkusze na arkuszu z kółeczkami, no odnośnie miesięcy mamy dwie imitacje wstążeczki. I tutaj dokładnie to samo, na szczęście, na zabawę, na dobry start i imitacja wstążeczki z kwiatami. Wszystko w odcieniach różowych. To by było na tyle, jeśli chodzi o tą kolekcję. Ja już ją mogę pociąć. Mam nadzieję, że wyjdzie mi z tego piękny album. A Was zapraszam na obejrzenie gotowego albumu, jak tylko będzie gotowy. Nakręcę filmik i Wam go pokażę. Do zobaczenia. Pa!